Zacznę od tego, że w okresie mniej więcej sześciu miesięcy miałem trzy sny o tej samej tematyce. Pierwsze dwa zignorowałem. Jednak zeszłej nocy pojawił się trzeci. Wątkiem łączącym wszystkie jest tak zwane UFO. Najbardziej z wszystkich zapamiętałem pierwszy. Byłem z grupą ludzi wysoko w górach. Siedzieliśmy na polanie, wpatrując się w niebo. Po chwili przelatuje nad nami obiekt w kształcie dysku z niewielką prędkością. Można zobaczyć kształty, szczegóły, wszystko jest tak żywe, tak realne, że trudno nie uwierzyć w to, co widzisz. Natomiast sen z ostatniej nocy wyglądał następująco. Podchodzę do okna, jest noc, na niebie kilka chmur, księżyc, a pomiędzy nimi obiekty w kształcie dysku, poruszające się w tą i z powrotem, widać wszystkie szczegóły, barwę, kształt, światła. Idąc do Biblii, a konkretnie do Ewangelii Mateusza, gdy uczniowie pytają Mesjasza, jakie będą znaki końca, powiedział im o wojnach, prześladowaniach, zarazach, głodzie, trzęsieniu ziemi i wszystko to się dzieje na naszych oczach. Dziś jesteśmy tego świadkami. Natomiast podkreślił trzykrotnie coś, co uznał za większe zagrożenie: Mianowicie, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Mesjasz o Diable powiedział, że jest mordercą, ojcem kłamstwa i prawdy w nim nie ma. Zastanówcie się przez chwilę, jak można zaufać kłamcy. Zwiód cały świat i jest w jego mocy. Zwiódł fałszywymi obietnicami. To wszystko, co widzicie wokół, zbudowane jest na kłamstwie. Ludzie, którzy stoją na czele tego systemu, uwierzyli kłamstwu, ponieważ szatan twierdzi, że zwycięży stwórcę w ostatecznym konflikcie. Jednak z pisma wiemy, że nie jest to prawdą. Zatem mamy dwie strony po jednej dobro i prawda, po drugiej zło i kłamstwa. Mesjasz powiedział o sobie i dał świadectwo, ja jestem prawdą i nie znaleziono w nim kłamstwa. Gdy ktoś taki składa obietnicę, mamy gwarancję, że się spełni. Natomiast kłamcy nie można zaufać, bo jest oszustem zwodzicielem, jedynie czego pragnie to przeciąć każdą drogę łączącą człowieka z Bogiem. Maglowanie przez lata ludzkości tematyką UFO ma jakiś cel. Natomiast każdy, kto czyta i studiuje pismo, wie, że pochodzenie tego typu obiektów jest demoniczne. Paweł w liście do Koryntian napisał I nic dziwnego, sam bowiem szatan przebiera postać anioła światłości. Zwodzenie ludzi to dzieło szatana, jego aniołów i wszystkich, którzy mu służą, by okraść ludzi z daru, jakim jest zbawienie. Bracia i siostry, cokolwiek wydarzy się na świecie, miejcie te słowa w pamięci jako przestrogę, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.